Siemanko, dziś z Monkiem pokażemy wam nowego glitcha na kasę. Ostatni glitch, którego pokazałem, już załatali. Szybko łatki stawiają. Także podejrzewam, że to też załatają, także szybko korzystajcie jak się da. Tutaj wchodzę sobie na sklep, by kupić, nie kupić, tylko musimy zamówić samochód, na który nas stać, żeby przestawić tą szafkę. I w tym przypadku ja robiłem to jak na kanale Glitch Mastera. Nie wiem, czy da się inaczej, czy nie. On przepychał Zentordo. Ja też przepycham Zentordo. Zobaczycie później, o co chodzi, bo nie będziemy kopiować Zentordo, tylko Adera. Robię tak jak on, bo nie miałem czasu, żeby próbować jeszcze inaczej. Inaczej nie potrafię. I tak się trochę namęczyłem, żeby to zrobić z Monkiem. No, także przypychamy tutaj, gdzie jest ten zarządzanie tymi samochodami. Oczywiście trochę to potrwa, dlatego to przewinę i wytnę, bo nie jest to takie łatwe, jak kiedyś było. Dobra, co teraz musimy zrobić? Zamówić dwa Adery, znaczy można jednego, ale dwa starczy czasu, po prostu o to chodzi, które zamówimy, mimo to, że ja mam w garażu już Adery. Te Adery muszą być, bo ja to później dopiero rozkminię, te Adery muszą być niewidoczne u nas w garażu. Dobra, Adery zamówione. I teraz wsiadam w to auto, w tego Zentoro. Oczywiście ten patrzy, czy ja nie stoję obok auta. I zamieniam tego Adera na Rebela, którego nie widać. No i dobra, to tutaj akurat no, puścił klamkę. Musi wchodzić do tych drzwi, próbować od kierowcy. I nie może puszczać klamki, dopóki ja nie dojdę i nie wsiądę w ten samochód. Patrzcie, jak ja to zrobię. Wsiądę od strony pasażera. Jest trochę, nieraz może wyrzucić, nieraz coś, ale ogólnie nie jest to trudne, tylko to trzeba, na początku jest trudne, trochę trzeba się pobawić. Monek jak puści klamkę, to ja wyjadę. Dobra, wyjeżdżam. Tutaj trochę cięć robiłem i trochę ten, bo robiłem to pierwszy raz, tak? Nie robiłem tego glitcha, ja go nie wymyśliłem. Jak już mówiłem, to jest od Glitch Mastera. Link wam dam w opisie, żebyście mogli sobie zajrzeć na oryginał, jak on to robił. Także teraz patrzcie, no wjadę tym Aderem, ten Ader zniknie. Ale tak, ale kiedy przyjdzie już Rebel, kiedy już będzie dostarczony do garażu, to już nie pojawi się Rebel, tylko Ader. I o to w tym wszystkim chodzi. I robimy tak kolejny raz i kolejny raz. Raz nam wyjdzie, raz nie wyjdzie, no tam zależy, ile tam mamy miejsca wolnego. Możemy sobie uzupełnić tutaj ten garaż. Ja tutaj też przyspieszę to wszystko. Ja byłam zatrudniona. Wy sobie możecie przewinąć, nie wiem. No ja tu się trochę bawiłem, bo ja to poznawałem ogólnie, tego glitcha, nie? Tutaj kilka aderków se skopiowałem. Znikały mi, cudowały, ale jak coś nie będziecie wiedzieć, piszcie pod filmikiem na YouTube. Najlepiej nie na Facebooku, czy gdzieś, tylko na YouTube. Także będę odpowiadał. Monek myślę, że chętnie wam pomoże, jeżeli nie będziecie mieli z kim tego zrobić. No. Tu parę razy to zrobiłem, kilka razy skopiowałem. No kasa jakaś jest, tak? Potrzeba mieć nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z niego zysk, a firma nic nie straci. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. A kiedy w kasie forsa, to sukces pierwsza klasa. Bo to, co nas podnieca, to czasem też jest seks. A seks plus pełna kasa, to wtedy sukces jest. No i puszczaj, Monek, puszczaj. I tak to by się robiło, jak macie wolny garaż, możesz się zapełnić tymi Aderami. No tyle, że ze sprzedawaniem. Zaraz wam powiem, jeżeli chodzi o sprzedawanie. Sam do końca tego nie wiedziałem. Nie wiem nawet do tej pory. No wiem, że
sprzedałem dwa raz po razie, czyli chyba nie trzeba oczekiwać tego czasu, bo tak u mnie to wyszło. Tak. Ale jeżeli chodzi o kasę, ile za Adera, no to zarobię. Pojadę, sprzedam tego i wam pokażę. Co w sumie mnie zdziwiło, że za tego Adera dostałem 730, tam ile jest? 9000. Także nie mało, bo w ostatnich glitchach się dostawało tylko tam 100 ileś. No dobra, no ale to już zanim dojdę. Zanim co, Monek nie chce po mnie wyjechać, nie wiem co on tam robi, to wam powiem, że drugiego już za tyle nie sprzedałem. A dlaczego? Powiedzieć wam dlaczego? Nie wiem dlaczego. Może tamto był oryginał, no nie wiem czy był oryginał, bo wziąłem pierwsze lepsze z brzegu. Nie wiem. Drugiej poszło bodajże za 139 tysięcy, zaraz zobaczymy. Bo głosu dogrywam, żeby to było jasne, nie nagrywam głosu w czasie gry. O, jaka furmanka, dobra. Także myślę, że dobry jest ten glitch, jak nie ma nic, tak? Znaczy, dobry jak nie ma nic, ogólnie jest dobry, tylko no, trzeba troszkę się pobawić. Także zobaczcie, o, Aderek jeden przybył w międzyczasie. No, także bierzemy, jedziemy i sprzedajemy. Bez czekania. To już nie tnę nic, tylko jadę. Jadę. No, zanim dojadę, bym chciał was zachęcić do oglądania moich filmików. Teraz będę więcej glitchy nagrywał. Staram się wyłapywać co jest. Pokazywać wam. Także subskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę. To mnie motywuje do działania. No i byłoby na tyle. Za autko jest, tak jak zobaczycie za chwilę. Nie, ja już powiedziałem co miałem powiedzieć. Także na razie. Pozdrawiam ekipę. Bo to co nas podnieca.